Dodatek węglowy jest, ale tylko na papierze. Pierwsze osoby, które 17 sierpnia złożyły wniosek o 3000 zł dopłaty, nadal nie otrzymały pieniędzy. Mieszkańcy dopytują urzędników o to, kiedy te pieniądze będą. My odpowiadamy, że jak tylko się pojawią, to my jesteśmy przygotowani na to, żeby je przelać. Przynajmniej dla tej pierwszej grupy, która złożyła w tym najwcześniejszym terminie, kiedy było to możliwe. Jak zaczęli ludzie składać, oni przychodzili, bo media podały, że można składać wnioski, a myśmy jeszcze nie mieli wzoru wniosku. Teraz wszystkim pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Urzędnicy czekają tak samo jak mieszkańcy. Chciałem się dopytać, czy tam sprawdzali się przed minutką i nie ma. Rozumiem, czyli ciągle czekamy. Jak zapewniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, resort miał już wczoraj rozpocząć wypłatę środków wojewodom. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze osoby najwcześniej dostaną 3000 zł, później niż się spodziewały, bo w przyszłym tygodniu. Te zweryfikowane wnioski, a już za sierpień mamy kwotę 8 milionów złotych, które moglibyśmy od ręki wypłacić. Ale by wypłacić, to potrzebujemy na to pieniądze, bo pieniądze pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa. Pieniędzy na koncie brak, więc czekamy pilnie na te pieniądze i na sygnał z Urzędu Wojewódzkiego. Samorządy oczekują nie tylko pieniędzy, ale również zmian. O ile w Sośnicowicach zweryfikowano 700 wniosków, o tyle w takim Mikołowie tych wniosków tylko w pierwszym tygodniu wpłynęło 1700. Widzimy, że mieszkańcy próbują sztucznie podzielić mieszkania, żeby móc złożyć więcej wniosków. Ale zdarza się również, że na wnioskach widnieją adresy budynków w ogóle niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Dlatego wiele wniosków trzeba bardzo dokładnie weryfikować. Zakładana zmiana ustawy ma wnieść przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku do 60 dni. No jeżeli to nastąpi, no to wiadomo, my będziemy przedłużać ten termin też, bo nie jesteśmy nawet w stanie fizycznie przerobić tych wszystkich wniosków. No jest ich tak bardzo dużo. Staramy się, ale z uwagi też na to, że muszą być prowadzone dodatkowe wyjaśnienia postępowania, no te terminy na pewno uległą przedłużeniu. Taka realizacja rządowych pomysłów to kiepska prognoza na przyszłość, bo za moment ma ruszyć kolejny dodatek, tym razem do ogrzewania. Tutaj o pieniądze będą mogły starać się osoby ogrzewające mieszkania i domy pelletem, drewnem, gazem LPG czy olejem opałowym. Bardzo wam dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj razem z Grzegorzem, bo jego walka trwa od 2011 roku. Grzegorz Zmuda po raz kolejny zwolniony. Śląsko-Dąbrowska Solidarność staje w obronie kolegi przewodniczącego zakładowego związku zawodowego w tyskiej siedzibie Nexteer Automotive Poland. W piątek przed bramą zakładu licznie zgromadzona grupa protestowała wobec decyzji zarządu. Na czele pikiety stanął sam zainteresowany, który nie ma wątpliwości, co jest powodem jego zwolnienia. Ja przypomnę, że to jest trzecie moje zwolnienie z pracy. Za każdym razem powód, który wymyśla pracodawca, jest fikcją, a tym razem to jest nawet wręcz pomówienie mojej osoby. Dlatego trudno powielać pomówienia. Natomiast w skrócie można powiedzieć, że jest to zwolnienie za moją działalność związkową. Zakazano mi wchodzić na teren zakładu, karano mnie naganami, jak się okazało. Podrzucono mi te nagany do akt osobowych. Rzekomo kłamałem pracowników, dyrektora oszukiwałem, różne historie. Niestety polski system prawny wygląda tak, że to teraz ja muszę udowadniać przed sądem swoją niewinność. Bo faktycznie o sprawie rozstrzygać będzie sąd, który już poprzednie dwa razy przywrócił Grzegorza Zmudę do pracy. Te ostatnio miały miejsce w 2011 i 2013 roku i jak zapewnia radca prawny reprezentujący zakład, nie ma to związku z obecnym zwolnieniem Zmudy. W imieniu Nexteer ujawnia, że związkowiec został zwolniony dyscyplinarnie. Przedstawiciel Nexteera zastrzega jednak, że były dziś pracownik nie ujawnia prawdziwych powodów rozwiązania umowy, dlatego firma obligatoryjnie nie może o tym mówić. Gdyby pracownik wyraził taką zgodę, to jak najbardziej jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, natomiast do dnia dzisiejszego takiej zgody nie otrzymaliśmy. Podstawową wartością, którą kieruje się firma, jest ochrona pracowników. To też spowodowało, że pewne zachowania nie mogły być dłużej tolerowane. Stwierdziliśmy szereg ciężkich, podstawowych naruszeń obowiązków pracowniczych i to spowodowało, że firma zdecydowała się na zwolnienie w trybie najbardziej dolegliwym, to znaczy zwolnienie dyscyplinarne. Firma dementuje również, jakoby zainteresowany o zwolnieniu dowiedział się w dniu, w którym przyszedł do pracy, czyli 22 sierpnia. Wedle przekazanych nam informacji pracownik blisko miesiąc wcześniej wiedział o zarzutach stawianych mu przez pracodawcę i decyzji o zwolnieniu. Nie dają temu wiary koledzy, związkowcy i przedstawiciele różnych grup zawodowych Solidarności, którzy podczas manifestacji wyrażali głośno swój sprzeciw wobec, jak mówią, bezprawia. Mamy do czynienia niestety z sytuacją tego typu, że w XXI wieku
działacz związkowy akurat tu w firmie Nexit, to ma trochę tak jak z komuny. Jeżeli chce normalnie reprezentować ludzi, chce normalnie działać i w niektórych kwestiach przeciwstawia się pracodawcy, co jest naturalne, no to pracodawca takich sytuacji nie toleruje. Pracodawca w Nextirze chciałby, żeby wszyscy byli mu bezwzględnie posłuszni, a to się tak nie da. Związkowcy Solidarności Piątkową manifestacją ostrzegają, że ich protest może eskalować w akcję strajkową. Są przekonani, że sąd, jak poprzednio, przywróci Grzegorza Zmudę do pracy. W wieku 70 lat zmarła wieloletnia dyrektorka śląskiego ZOO Jolanta Kopiec. Kierowała placówką 12 lat. Za jej kadencji śląskie ZOO przeszło metamorfozę i z powodzeniem konkurowało z ogrodami zoologicznymi z Polski i zagranicy. Przed objęciem funkcji dyrektora ZOO pracowała przez 4 lata jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Zasiadała również w Radzie Miasta w Siemianowicach Śląskich, gdzie przez wiele lat aktywnie działała na rzecz mieszkańców. Była pierwszą kobietą w Polsce, która prowadziła ogród zoologiczny. 2 lata temu przeszła na emeryturę. Egzotyczne zwierzęta w mieszkaniu w Bytomiu. Jedną z mieszkanek odwiedziła policja, inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i Bytomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Było podejrzenie, że nieodpowiednio opiekuje się swoimi małpkami. Dlatego postanowiono wejść do mieszkania. Znajdowały się w nim zwierzęta egzotyczne. To jest 7 małp i 1 papuga ara, które nie posiadały właściwych warunków bytowych. Ponadto właścicielka nie posiadała stosownych zezwoleń wymaganych przy hodowli posiadanych przez nią gatunków zwierząt egzotycznych. Dwie z małpek wymagały interwencji weterynarza. Zwierzęta były przetrzymywane w klatkach przeznaczonych dla ptaków. Choć właścicielka twierdziła, że zwierzęta kocha i dobrze się nimi zajmuje, to zdaniem inspektorów te warunki nie są takie, jak powinny być. To są dwie oddzielne sprawy. Sprawa opieki nad tymi małpkami i niezapewnienie im odpowiednich warunków, a druga sprawa to jest brak zezwolenia i odpowiednich dokumentów. Mimo to zwierzęta nie zostały odebrane 46-letniej kobiecie. Powiatowy inspektor weterynarii zadecydował, że pozostaną pod jej opieką. Powodem tej decyzji jest brak możliwości zapewnienia małpkom innego schronienia. Takie miejsca są potrzebne, bo przypadków takich jak ten z Bytomia jest coraz więcej. Ludzie kupują, te zwierzęta dojrzewają, rosną i wiele jest na przykład takich później ogłoszeń, że chcą oddać, tak? Mhm. Czy nawet zostają też wyrzucane. Jak twierdzi właścicielka, zwierzęta żyją z nią od 10 lat, jednak możliwe, że wkrótce zostaną jej odebrane. Inspektorzy złożyli w tej sprawie wniosek do prezydenta Bytomia. Zanim do tego dojdzie, 46-latka została zobowiązana, żeby w ciągu 2 tygodni poprawić warunki, w jakich żyją małpki. Powraca temat rzeka. Kłodnica w Gliwicach po raz kolejny jest zanieczyszczana niewiadomego pochodzenia substancjami. Pierwsze sygnały o wpływającej do rzeki czarnego koloru cieczy Gliwickie Wody Polskie odnotowały 9 września. Z kolei w środę Straż Pożarna interweniowała w 2 miejscach po anonimowym zgłoszeniu zaniepokojonego mieszkańca. W pierwszym przypadku była to substancja niezidentyfikowana i została zabezpieczona rękawami sorpcyjnymi. W przypadku ulicy Panewnickiej i Królewskiej Tamy była to substancja ropopochodna. Ten wyciek został zabezpieczony przez strażaków rękawami sorpcyjnymi, a same rękawy zostały przekazane przedstawicielowi PWiK w Gliwicach z zaleceniem dozorowania tego cieku. Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to wynik awarii między studnią odbierającą zanieczyszczenia sanitarne a studnią odbierającą wody opadowe. Właścicielem i administratorem wylotów przy ulicy Panewnickiej oraz Wybrzeża Armii Krajowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czyli spółka gminna. Ta przez Wody Polskie od ponad tygodnia ma być ponaglana do usunięcia usterki. Mimo zapewnień gminnej spółki Wodociągów i Kanalizacji o szybkim podjęciu działań mających na celu usunięcie tejże usterki, jak widzimy, do tej pory niestety w tym temacie wydarzyło się bardzo niewiele, a zanieczyszczenia wciąż przedostają się do rzeki. Wszystko wskazuje na to, zgodnie z naszymi ustaleniami oraz weryfikacją pozwolenia wodnoprawnego, którego posiadaczem jest gmina Gliwice. Tym wylotem przedostają się ścieki sanitarne. Urząd Miejski w Gliwicach z sytuacją na kłodnicy jest na bieżąco. Według zapewnień koryto rzeki jest stale monitorowane, a pobrane do badań próbki wody nie wykazały niczego niepokojącego.
Żeby wyciągnąć szersze wnioski, konieczne będą dalsze działania, jednak tych aktualnie nie można przeprowadzić z powodu podwyższonego stanu wody. Sytuacja od razu została zgłoszona i tutaj pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji od razu zareagowali. Ta awaria została usunięta, więc na pewno nic tam takiego w tej chwili się nie wydostaje. Wiemy o tym, że wydostaje się tam w tej chwili woda o takim ciemniejszym zabarwieniu. Na pewno to nie ma nic wspólnego z kanalizacją sanitarną, za którą odpowiada przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Woda ta była badana. Tak naprawdę, żeby dowiedzieć się, co jest przyczyną, znaleźć źródło tego niepokojącego zabarwienia wody, należy wyczyścić kanał kanalizacji sanitarnej. Coś po prostu... Albo się coś przedostaje do tej kanalizacji sanitarnej, albo jest być może to, są to wzruszone jakieś osady, które tam się znajdują. Jednym z miejsc, w których obecnie wypływa czarnego zabarwienia ciecz, jest ciąg ulicy Panewnickiej w rejonie mostu. To tam końcem lipca interweniowaliśmy w sprawie ścieków rdzawego koloru, o wypływie których alarmowali mieszkańcy. Według zapewnień urzędników sytuacje nie są ze sobą powiązane, bo jeden wylot należy do PWiK, a drugi do spółki restrukturyzacji kopalń. Wycieki te mają nie mieć związku z dramatyczną sytuacją w Odrze. Pierwszy w Polsce sklep społecznej sieci Spichlerz został dzisiaj otwarty w tyskich halach targowych. To wynik działania Fundacji Wolne Miejsce. Miejsce dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej, a także seniorów. Różnica między sklepem socjalnym a społecznym jest taka, że seniorzy mogą skorzystać z zakupów niezależnie od dochodów, a w soboty sklep będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. Będzie można w nim kupić artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i środki czystości w atrakcyjnych cenach. Do tej pory nasza fundacja otwierała sklepy socjalne skierowane do osób najuboższych, ale ponieważ widzieliśmy, że część osób starszych, właśnie seniorzy, bojąc się stygmatyzacji, nie chodzą do urzędu po skierowanie, twierdząc, że są bardziej potrzebujący, a jednak faktycznie dla tych osób jest to bardzo, bardzo ważne, żeby te zakupy były tańsze. Każdy sklep sieci Spichlerz powstaje we współpracy z Urzędem Miasta. Tychy zdecydowały się również pokryć czynsz oraz opłaty użytkowe obiektu. Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić do finału, szczęśliwego finału, utworzenie tego sklepu w tym miejscu, w Tychach. Nie było to proste. Plany związane z utworzeniem sklepu socjalnego, społecznego, są jeszcze sprzed roku, ale nasze plany trochę pokrzyżowała z jednej strony pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Każda osoba mająca dochód poniżej 2100 zł, a nie będąca seniorem, może udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i otrzymać skierowanie umożliwiające dokonanie zakupów od poniedziałku do piątku. Seniorzy skierowania nie potrzebują. W soboty zakupy w sklepie będzie mógł zrobić każdy mieszkaniec. No w tym momencie dobrze, że taki sklep powstał, bo widać po frekwencji jaka jest. Myślę, że dobrze, bo trochę zawsze taniej przy emeryturze. Sklep społeczny będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, a w soboty 9-10. Na jego terenie została także otwarta klubo-kawiarnia, która ma być miejscem spotkań i integracji mieszkańców.